Zapytano mnie ostatnio, jak policzyć, ile występuje tekstów w jakimś zakresie. Wydawało się to dosyć proste, dopóki nie zobaczyłem danych. Okazało się, że w jednej kolumnie były zapisane teksty oraz liczby, które były przechowywane jako teksty. Chodzi o te wartości tutaj. Te godziny miały zostać zapisane właśnie w taki sposób, czyli jako tekst, gdzie zera były pisane indeksem górnym. Tak miało to zostać. Więc co wymyśliłem? Można powiedzieć Excelowi, aby spróbował przekonwertować wszystkie wartości z tego zakresu na liczby, więc użyłem podwójnego zaprzeczenia. Klikam teraz F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi i spójrz, otrzymuję tablicę, w której te wartości, które dały się przerobić na liczby, czyli te godziny, one się tutaj w tej tablicy pojawiły, natomiast te wartości, których nie dał rady Excel przerobić na liczby, one wygenerowały nam w tej tablicy błędy, więc wystarczy policzyć te błędy, będziemy wiedzieli, ile jest tekstów w tej kolumnie. Co możemy zrobić? Więc klikam Ctrl+Z, aby się z tego wycofać i użyję funkcji 3BŁŁND. Czyli wrzucam całość do środka funkcji 3BŁŁND, teraz naciskam F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi. Mam tablicę, w której są fałsze i prawdy. Chciałbym policzyć prawdy, więc jeszcze raz przekonwertuję tę tablicę na zera i jedynki, więc użyłem podwójnego zaprzeczenia F9, aby zobaczyć, co z tego wychodzi i mam teraz zamiast tych liczb i tych błędów zera i jedynki. Zera są na miejscu liczb, jedynki na miejscu tych błędów, czyli tam, gdzie są teksty. Wystarczy teraz, że to sumuję, więc klikam Ctrl+Z i wrzucam całość do środka, na przykład do funkcji suma iloczynów, która obsługuje operacje tablicowe. Klikam zwykły Enter, aby to potwierdzić i otrzymuję w wyniku 6. To jest ilość tych tekstów, tych imion i nazwisk tak naprawdę. O to chodziło klientowi, aby zliczyć właśnie te pozycje.